Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Czy mnie widać i słychać? Tak, prezentacja widoczna jest. Tak, widzimy, Tak, słyszymy. dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować pani profesor Barbarze Gawrońskiej-Kozak i organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tej konferencji. Proszę Państwa, ja będę mówiła o dorosłych osobach, u których wystąpił nieprawidłowy rozwój narządów płciowych i gonad. Tutaj, proszę Państwa, no ja, ponieważ jestem ostatnim wykładowcą, więc powtórzę niektóre informacje z fizjologii i z patologii, ale myślę, że dla Państwa, którzy nie jesteście związani z medycyną, to są tak trudne sprawy, że jeżeli tutaj w skrócie przypomnę te informacje, to wszystko będzie bardziej zrozumiałe. I proszę Państwa, no jeszcze raz, przy prawidłowym rozwoju płciowym między trzecim a szóstym tygodniem życia płodowego gonady są niezróżnicowane. Towarzyszą im dwa rodzaje przewodów, przewody Wolfa i przewody Millera. Przewody Wolfa są zawiązkami męskich, a Millera żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. Jest jeszcze zawiązek zewnętrznych narządów płciowych, zarówno męskich, jak i żeńskich, który nazywa się zatoką moczowo-płciową. Jeżeli powstaną jądra, a to jak Państwo słyszeliście, dzieje się głównie pod wpływem aktywacji genów, przede wszystkim genów zawartych w chromosomie Y, to jądra mniej więcej od siódmego tygodnia życia płodowego zaczynają wydzielać testosteron, który powoduje przekształcenie przewodów Wolfa na jądrza, nasieniowody, pełkarzyki nasienne i część prostaty. Jądra wytwarzają także hormon antymillerowski AMH, który powoduje zanik przewodów Millera, dzięki czemu zapobiegane jest to rozwojowi żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. Jajniki nie wydzielają testosteronu, więc przewody Wolfa bez działania testosteronu zanikają. No nie wydzielają też w odpowiednich ilościach, nie działa hormon antymillerowski, wobec tego przewody Millera przekształcają się w macicę jajowody i górną część pochwy, ta dolna część pochwy powstaje z zatoki moczowo-płciowej. Jeżeli mają powstać męskie zewnętrzne narządy płciowe, to muszą powstać jądra, one muszą wytwarzać testosteron i testosteron miejscowo w zatoce moczowo-płciowej przekształcany jest do bardziej aktywnego androgenu dihydrotestosteronu. To jest około trzykrotnie bardziej aktywny androgen w porównaniu z testosteronem. Do tej przemiany potrzebny jest enzym 5-alfa-reduktaza. Jeżeli nie będzie androgenów, to zawsze zatoka moczowo-płciowa przekształci się w żeńskie zewnętrzne narządy płciowe. Tak jest, proszę Państwa, prawidłowo, no ale może się zdarzyć, jak Państwo słyszeliście, z różnych przyczyn genetycznych, ale mówi się także o przyczynach środowiskowych, że nieprawidłowo zróżnicują się gonady, nieprawidłowo zróżnicują się narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne. Szacuje się, że 1 na 5000 noworodków ma nieprawidłowe zewnętrzne narządy płciowe. Wydaje się, że jest to stosunkowo rzadko, ale proszę Państwa, diagnoza zaburzeń rozwoju różnicowania płciowego czasami jest dokonywana w późniejszym wieku, dopiero w okresie dojrzewania płciowego, czy nawet dojrzałości płciowej. Także przypadków zaburzonego rozwoju płci jest o wiele więcej. Dlaczego tak może się stać? To już o tym tu było mówione, ale ja tak bardzo skrótowo powiem, że może to być androgenizacja, czyli maskulinizacja płodów genetycznie żeńskich. Czyli musi działać nadmiar androgenów w okresie płodowym, androgenów, które działają na płód żeński.
No i te androgeny mogą pochodzić od płodu. Najczęstsza przyczyna to jest wrodzony przerost nadnerczy, inaczej nazywany zespołem nadnerczowo-płciowym. Jest to zaburzenie steroidogenezy, która przebiega w nadnerczach, brak jednego z enzymów. Najczęściej to jest brak enzymu 21-hydroksylaza, a w związku z tym nadnercza zaczynają produkować większą ilość androgenów. Mogą to być androgeny pochodzące od matki, tutaj mogą to być nowotwory jajników, nadnerczy, które produkują androgeny. Mogą to być także substancje o działaniu androgennym pochodzące z zewnątrz, na przykład androgenno-anaboliczne substancje albo progestageny o działaniu androgenizującym. Może to być, proszę Państwa, także niepełna androgenizacja, czyli niepełna maskulinizacja płodów genetycznie męskich. I tu przyczyną są zaburzenia różnicowania i rozwoju gonad, czyli właściwie jąder, ponieważ te gonady są potencjalnie jądrami. Może być brak różnicowania gonad, może być częściowe zróżnicowanie, czyli tak zwana dysgenezja, a może być taka sytuacja, że jedna gonada zróżnicuje się zarówno w kierunku jądra, jak i jajnika. Jest to tak zwane jajnikojądro, łacińska nazwa ovotestis. Mogą to być także zaburzenia biosyntezy androgenów, testosteronu, ale także dihydrotestosteronu. Tutaj ten niedobór 5-alfa-reduktazy był kilkakrotnie wspominany. Może to być także zaburzenie dotyczące receptorów androgenowych, czyli tak zwana niewrażliwość na androgeny, czyli androgeny są, ale nie działają, bo nie ma odbioru ze strony tkanek obwodowych. No i przykład, jak może wyglądać takie nieprawidłowo ukształtowane jądro. Tutaj po lewej stronie widzicie Państwo, to jest budowa histologiczna jądra niemowlęcego. Jest dużo kanalików plemnikotwórczych, dużo przekrojów kanalików plemnikotwórczych, jest dużo komórek w tych kanalikach. Natomiast tutaj po środku to widzicie Państwo częściową dysgenezję jąder. Tych kanalików jest znacznie mniej, są takie duże przestrzenie międzykanalikowe, jest mało komórek w obrębie kanalików plemnikotwórczych. No i całkowita dysgenezja to tutaj w ogóle brak jest struktury i jąder, i jajników. Jest to tylko łącznotkankowe podścielisko gonady. Kilka przykładów, żebyście Państwo zrozumieli, jakie mniej więcej zaburzenia tutaj są możliwe. Jeżeli jest gonada całkowicie niezróżnicowana, nie wytwarza testosteronu, nie wytwarza hormonu antymillerowskiego, no to bez testosteronu zanikną przewody Wolfa, nie rozwiną się męskie wewnętrzne narządy płciowe. Jest brak hormonu antymillerowskiego, no więc rozwiną się przewody Millera, nie zanikną, więc będą żeńskie wewnętrzne narządy płciowe, no i zewnętrzne także będą żeńskie, bo nie ma tutaj wpływu działania androgenów. Jeżeli jest dysgenezja jąder, to mogą one wydzielać w małych ilościach testosteron, hormon antymillerowski. No i wtedy częściowo zaczynają się różnicować przewody Wolfa, częściowo przewody Millera. Są jedne i drugie wewnętrzne narządy płciowe, i męskie, i żeńskie, ale słabo rozwinięte. Natomiast zewnętrzne narządy płciowe są czymś pośrednim, czyli one są niejednoznaczne. Czasami mówi się, że są obojnacze, bo nie są to ani męskie, ani żeńskie zewnętrzne narządy płciowe. Przy całkowitej niewrażliwości na androgeny, proszę Państwa, no jest taka sytuacja, że są jądra, one wytwarzają testosteron i to nawet w dużych ilościach, ale androgeny nie działają, nie mają odbioru ze strony tkanek obwodowych. Wobec tego zanikają przewody Wolfa.
wydzielany jest hormon antymillerowski, wobec tego zanikają przewody Millera i w takiej sytuacji brak będzie wewnętrznych narządów płciowych. Zewnętrzne narządy płciowe będą żeńskie, bo pomimo tego, że jest testosteron, także dihydrotestosteron, nie ma odbioru, nie ma receptorów, więc nie zróżnicują się męskie zewnętrzne narządy płciowe i takie osoby mają tylko krótką, ślepo zakończoną pochwę, zachyłek pochwowy takiej długości 2-3 cm, to jest ta dolna część pochwy, która powstaje z zatoki moczowo-płciowej. Z kolei przy tej częściowej niewrażliwości na androgeny obraz kliniczny bardzo różnorodny, bo wszystko zależy od tego, gdzie są te receptory umiejscowione, w jednych miejscach są, w innych nie ma, one mogą słabiej działać. I tutaj no, często w takich sytuacjach rozwijają się, ale słabo są to rozwinięte narządy płciowe wewnętrzne męskie. Jest tu hormon antymillerowski, więc zanikną przewody Millera. No i często też takie niejednoznaczne narządy płciowe zewnętrzne. Może być, proszę Państwa, w takich przypadkach, jak widzicie, sytuacja, kiedy są prawidłowe żeńskie narządy płciowe, ale bardzo często jest to etap jakby pośredni pomiędzy prawidłowymi żeńskimi a prawidłowymi męskimi narządami płciowymi. Tu widzicie Państwo klasyfikację maskulinizacji narządów płciowych według Pradera. No i widoczne jest, że może to być na przykład w początkowym etapie powiększona łechtaczka, tak to jest rozpoznawane, a może to być, proszę Państwa, rozpoznawane jako małe prącie, czy mniejszych rozmiarów prącie. Tutaj stopniowo obserwuje się stopniowe łączenie się fałdów wargowo-mosznowych aż do wytworzenia moszny. Ujście cewki moczowej, które jest początkowo na kroczu, tak jak u płci żeńskiej, przesuwa się stopniowo w kierunku szczytu tego wytwarzającego się prącia, no ale to może się zatrzymać na pewnym etapie i wtedy obserwujemy tak zwane spodziectwo, czyli ujście cewki moczowej nie na szczycie żołędzi prącia, tylko położone niżej, przesunięte w kierunku krocza. Te osoby, proszę Państwa, no, w związku z tymi swoimi zaburzeniami najczęściej jeszcze w dzieciństwie przychodzą wieloetapowe operacje korygujące narządy płciowe zgodnie z identyfikacją płciową. Oni mają również często usuwane gonady. Jeżeli to są gonady dysgenetyczne czy atroficzne, takie gonady są zwykle usuwane. W związku z tym, jeżeli nie mają gonad, no to często otrzymują substytucję z hormonów płciowych zgodnych z identyfikacją płciową. Wszystko to, proszę Państwa, zwykle dzieje się do 18 roku życia. Do 18 roku życia tacy pacjenci są pod opieką pediatrów, endokrynologów, oczywiście we współpracy z urologami czy ginekologami dziecięcymi. Kiedy kończą 18 lat, no przechodzą pod opiekę dla dorosłych i tutaj jest problem, ponieważ no nie wszyscy lekarze są przygotowani do tego, aby odpowiednio się takimi pacjentami zająć i oni często w ogóle znikają spod naszej opieki medycznej. Mało na ich temat wiadomo w życiu dorosłym. Wobec tego, proszę Państwa, zdecydowano, że będą przeprowadzone badania nad wynikami leczenia chirurgicznego, hormonalnego, wsparcia psychologicznego w zaburzeniach rozwoju płci, ale są to osoby już dorosłe.
To był program sponsorowany przez Komisję Europejską, przeprowadzony w latach 2012-2017. To jeszcze powiem, że akronim tego badania to jest DSD Life. Gdybyście Państwo szukali jakichś publikacji, to pod tym akronimem można je znaleźć. Było 15 zespołów badawczych składających się z endokrynologów, urologów, andrologów, ginekologów, chirurgów, psychologów, etyków. Z Polski uczestniczyłam ja, reprezentując tu nasz ośrodek, ale także Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i tu reprezentantką była pani doktor Maria Szaras-Czapnik. Naszym koordynatorem była pani Birgit Keller z Berlina, która była i pomysłodawczynią tego grantu, ale również właśnie koordynatorem. Do badania włączono 1040 pacjentów z ZRP. Jest to, proszę Państwa, jak dotychczas największe badanie dotyczące tych osób w wieku dojrzałym. Byli to pacjenci w wieku od 16 do 67 lat, średnia wieku 32 lata. I jak Państwo widzicie, tu zgodnie z tą nową klasyfikacją, to byli pacjenci z zaburzeniami chromosomalnymi, to były mozaiki z chromosomów płciowych, to był zespół Klinefeltera, to był również zespół Ternera. Byli także pacjenci z męskim kariotypem XY, z zaburzeniami rozwoju jąder, czyli właśnie z całkowitą albo częściową dysgenezją jąder, jajnikowo-jądrowe, również ZRP. To byli pacjenci z zaburzeniami biosyntezy androgenów i z zaburzeniami działania androgenów, czyli z częściową lub całkowitą niewrażliwością na androgeny. Byli także pacjenci, którzy mieli kariotyp żeński, ale zaburzenia rozwoju jajników, czyli dysgenezja gonad i także jajnikojądra. No i pacjenci z wrodzonym przerostem nadnerczy, tu z różnymi blokami metabolicznymi. Oceniano, proszę Państwa, stan zdrowia, ogólne badanie medyczne, badanie ginekologiczne, urologiczne, stan hormonalny i metaboliczny, czyli testy laboratoryjne, densytometria, pomiary antropometryczne. No, przeglądana była cała dokumentacja medyczna tych pacjentów od okresu urodzenia, ale wypełniali oni także kwestionariusz z pytaniami na temat jakości życia, stanu zdrowia, samopoczucia, doświadczeń związanych z terapią i również ich poglądów etycznych. Jak do tej pory ukazało się 31 oryginalnych publikacji. Ja tutaj Państwu zaprezentuję wyniki prac, które w taki bardziej globalny sposób przedstawiały problemy tych pacjentów, no bo są prace, które poświęcone są problemom, ale jakiejś pojedynczej grupy z jakimiś konkretnymi zaburzeniami. Jest też strona internetowa, którą za chwileczkę Państwu zaprezentuję. No i jedną z ważniejszych prac jest, proszę Państwa, praca pokazująca stan zdrowia tych pacjentów. Okazało się, że ci pacjenci mają znamiennie gorszy stan zdrowia w porównaniu z grupą kontrolną. Tą grupę kontrolną stanowiły osoby z ogólnej populacji europejskiej. No są wyniki badań pokazujących, jaki jest stan zdrowia populacji europejskiej. No i tutaj okazało się, że pacjenci z ZRP mają znamiennie gorszy stan zdrowia.
Okazało się, że dwukrotnie częściej mają długotrwałe problemy zdrowotne i były to problemy zarówno fizyczne, jak i psychiatryczne. No, trzykrotnie częściej mieli tak zły stan zdrowia, że to ograniczało ich codzienną aktywność. No i proszę zobaczyć, że choroba inna niż ZRP występowała u nich aż w 84% przypadków, czyli trzykrotnie częściej niż w ogólnej populacji. No jak się Państwo przyjrzycie tym wynikom, to okazało się, że mężczyźni z ZRP prezentowali znamiennie gorszy stan zdrowia niż kobiety z tym zaburzeniem. Właściwie w każdej z tych rubryk kobiety prezentują się troszkę lepiej w porównaniu z mężczyznami. No jakie to były choroby, które tak znamiennie częściej występowały u tych pacjentów z ZRP? Cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, dyslipidemia, choroby układu krążenia, choroby psychiatryczne. Proszę zobaczyć, że to jest 4,5 raza częściej niż w ogólnej populacji. Próby samobójcze trzykrotnie częściej niż w ogólnej populacji. Ale także choroby przewodu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne, choroby stawów, nerek, nowotwory, choroby oczu, problemy ze słuchem, choroby neurologiczne. Tu proszę zwrócić uwagę na nowotwory. Nowotwory ponad czterokrotnie częściej niż w ogólnej populacji. No i znowu tutaj okazało się, że u mężczyzn właściwie wszystkie te choroby występują częściej niż u kobiet z ZRP. Jeżeli spojrzymy na poszczególne grupy tych zaburzeń, to proszę Państwa, okazało się, że no najwięcej chorób, ale też najgorszy stan psychiczny mają mężczyźni z zespołem Klinefeltera. Tu próby samobójcze, proszę zobaczyć, prawie 13%, więc najwięcej ze wszystkich tych grup. Również na drugim miejscu to są kobiety z zespołem Turnera. No natomiast tamte grupy z kariotypem XY czy XX, tutaj sytuacja troszkę lepiej wyglądała, no ale z ogólną populacją tutaj również wypadały te osoby znacznie gorzej. Część z tych osób ma usunięte gonady, proszę Państwa, i w całej tej grupie prawie 50% miało wykonaną gonadektomię jedno- albo obustronną. Przede wszystkim to były osoby z XY ZRP, czyli osoby z chromosomem Y w kariotypie. Jak Państwo widzicie, 76%, a więc bardzo duży odsetek. Zwróćcie też uwagę, że to te zabiegi wykonywane były głównie u osób młodych, u dzieci. To często były dzieci, które były jeszcze niemowlętami, dzieci w okresie przeddojrzewaniowym albo w okresie dojrzewania płciowego. Dlaczego tak się, proszę Państwa, dzieje, że te gonady były usuwane? No przede wszystkim największe ryzyko, jak się okazuje, nowotworów gonad jest w grupie pacjentów z dysgenezją gonad i chromosomem Y w kariotypie. I tu pokazuję Państwu wyniki z kolei z innych naszych badań. To są dzieci w okresie przeddojrzewaniowym z całkowitą asymetryczną czy też częściową dysgenezją gonad i w całej tej grupie 51% miało zmiany nowotworowe. To są zmiany nowotworowe wywodzące się z płodowych komórek płciowych, czyli tak zwane są to nowotwory pochodzenia
zarodkowego. Głównie były to nowotwory nieinwazyjne, nowotwory in situ, natomiast jak spojrzymy na osoby z tymi zaburzeniami, ale starsze, czyli już od okresu dojrzewania i młode osoby, no tutaj zmiany nowotworowe też z częstością trochę ponad 50%, ale już znacznie więcej jest nowotworów inwazyjnych. W związku z tym, no przez lata było takie zalecenie, żeby u tych osób usuwać gonady jeszcze w okresie przeddojrzewaniowym, żeby nie dopuścić do rozwoju inwazyjnych nowotworów. Jaka jest płodność u tych osób? No ponieważ no część z nich nie ma gonad, no to jest oczywiste, że takie osoby są niepłodne. No ale czasami mają pozostawioną jedną gonadę, czasami nawet obie gonady. Jeżeli to były osoby, które były w stanie oddać nasienie, czyli mężczyźni, którzy w stanie byli oddać nasienie, no to jak Państwo widzicie, w większości przypadków nie było plemników w nasieniu. Wyjątkiem są tutaj pacjenci z zespołem Klinefeltera, gdzie w pojedynczych przypadkach, to szacuje się, że to jest około 10% młodych mężczyzn do 30 roku życia może mieć plemniki w nasieniu, ale zwykle w bardzo małych ilościach, zwykle to są pojedyncze przypadki. Robiono to nie w naszym badaniu, ale przy okazji diagnostyki niepłodności robiono również biopsję jąder w poszukiwaniu plemników. No akurat w zespole Klinefeltera tutaj w żadnym przypadku nie znaleziono plemników, chociaż publikacje światowe mówią o tym, że w około 40-50% przypadków u mężczyzn z zespołem Klinefeltera do 30 roku życia jest szansa na znalezienie plemników i wykorzystanie ich w zapłodnieniu in vitro. Tutaj nie znaleziono plemników, natomiast znaleziono w przypadku mężczyzny, który miał częściową dysgenezję jąder. I tu zaraz pokażę, jak wyglądało to jądro. Tu jeszcze, proszę Państwa, ostatnia rubryka macica. Część z tych pacjentów ma zachowaną macicę, no ale jeżeli zdecydowano, że tu całe postępowanie będzie w kierunku męskim, no to w części przypadków usuwano te żeńskie narządy płciowe wewnętrzne, jeśli one były obecne. W części przypadków, jak na przykład przy niewrażliwości na androgeny, całkowitej niewrażliwości na androgeny czy braku testosteronu, nie będzie rozwoju macicy. Braku testosteronu, ale obecności hormonu antymillerowskiego nie będzie macicy. To jest to dysgenetyczne jądro, 20-letni mężczyzna. Po lewej stronie to jest budowa histologiczna tego jądra. Widoczny jest kanalik plemnikotwórczy, w którym są obecne plemniki. Te takie podłużne, ciemne jądra komórkowe to są właśnie już dojrzałe spermatydy, które są plemnikami. No niestety u tego pacjenta znaleziono także komórki nowotworowe i tu po prawej stronie widzicie Państwo metodami immunohistochemicznymi uwidoczniono komórki nowotworowe, także to jądro mu usunięto. Jaka płodność, proszę Państwa, jeszcze ciąg dalszy? No okazuje się, że stosunkowo mało z tych osób posiada w ogóle partnera seksualnego. Jak Państwo widzicie, tutaj 33% tylko posiadało partnera. No trzeba też wziąć pod poprawkę na to, że to były osoby jednak stosunkowo młode, więc może jednak w przyszłości partnera znajdą. No
ale wiadomym jest również, że oni unikają kontaktów seksualnych. Po pierwsze, ze względu na zaburzenia budowy narządów płciowych. Po drugie, na świadomość tego, że oni w wielu przypadkach no, będą niepłodni, więc nie chcą się wiązać z żadną osobą. Większość, 60% deklarowało chęć posiadania dzieci. I proszę Państwa, no w całej tej grupie okazało się, że 3,5% ma potomstwo uzyskane w sposób naturalny, naturalne zapłodnienie. No ale kto to był? To były kobiety z zespołem Turnera, bo okazuje się, i to jest wiadome, że tu niewielki odsetek kobiet z zespołem Turnera ma częściową dysgenezję jajników, ale jednak możliwe jest to, że tam są komórki jajowe i w niewielu przypadkach dochodzi do ciąży w sposób naturalny. To są także kobiety z wrodzonym przerostem nadnerczy. Jeżeli one są prawidłowo leczone, prawidłowo prowadzone, no to wiele, wiele z nich ma szansę na uzyskanie ciąży w sposób naturalny. No ale dla większości z tych pacjentów, jeżeli to tylko było możliwe, no to szansą jest zapłodnienie in vitro, czyli techniki rozrodu wspomaganego. I tu widzicie Państwo, że 7,2% z całej tej grupy uzyskało potomstwo w zapłodnieniu in vitro. 21% to byli mężczyźni z zespołem Klinefeltera i to była największa grupa, która posiadała dzieci. Seksualność, proszę Państwa. No, mówiłam o tym, że tutaj oni rzadko wiążą się w pary, czy znacznie rzadziej niż w ogólnej populacji. I tu są wyniki badań z pacjentów z DSD Life porównane z ogólnopopulacją polską. To są badania profesora Zbigniewa Izdebskiego, który co jakiś czas prowadzi badania seksualności Polaków. No i to były badania z 2012 roku. Tu pan profesor stwierdził, że około 65% populacji polskiej jest aktywna seksualnie, dorosłych osób jest aktywnych seksualnie. W przypadku ZRP to jest połowa z tego, około 30%. I to, jak Państwo widzicie, no to jest jakby niezależne nawet od rozpoznania. Wszyscy mają około 20-30% tej aktywności seksualnej. Czy mają satysfakcję seksualną? No, okazuje się, że w dużym stopniu nie. Tu, jak Państwo widzicie, 32% z całej tej grupy twierdziło, że nie mają w ogóle satysfakcji seksualnej ze współżycia płciowego. No dlaczego? No dlatego, że po pierwsze są nieprawidłowo kształtowane narządy płciowe, ale są też po tych wielu operacjach korygujących, co często uszkadza czucie w tych okolicach, więc no niestety przekłada się to na właśnie brak satysfakcji. No ale jak tu Państwo widzicie, największa grupa to pacjenci z zespołem Klinefeltera, którzy wcale nie mają zaburzeń rozwoju narządów płciowych i nie przechodzą żadnych operacji narządów płciowych, no a jednak są niezadowoleni ze współżycia seksualnego. Satysfakcja z erekcji, no znowu ci pacjenci z zespołem Klinefeltera, prawie 18% niezadowolonych, to znaczy, że oni często mają zaburzenia erekcji, co może wynikać z niskich poziomów testosteronu. Satysfakcja z długości prącia, no to głównie niezadowoleni są pacjenci, którzy mają niepełny rozwój
narządów płciowych. To są często pacjenci z tak zwanym mikropenisem, z małym prąciem. No tutaj też czasami nie ma sprawności seksualnej, jest zaburzona erekcja. Z kolei satysfakcja kobiet z długości pochwy, no przede wszystkim niezadowolone są te kobiety, które mają tą krótką, ślepo zakończoną pochwę, czyli jest to tylko zachyłek pochwowy. No one z kolei często kierowane są do operacji korekcyjnych, aby wydłużyć pochwę. I proszę Państwa, no takie ogólne wnioski z tych publikacji są takie, że osoby z ZRP doświadczają szerokiego zakresu problemów zdrowotnych, związanych i niezwiązanych z ZRP, a także problemów reprodukcyjnych i seksualnych w życiu dorosłym. Ważna jest wczesna diagnoza i jak najwcześniejsze stosowanie profilaktyki tych chorób oraz zdrowego stylu życia. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie rozrodu i poprawa sprawności seksualnej, ale ze względu na różnorodne przyczyny, szerokie spektrum objawów klinicznych, podejście do pacjenta z ZRP powinno być indywidualne, bo jak Państwo widzieliście, tych różnego rodzaju kombinacji zaburzeń może być bardzo dużo. Pacjenci z ZRP powinni być pod opieką specjalistycznego, interdyscyplinarnego zespołu. No i tutaj bywa trudno, żeby taki zespół stworzyć, no ale cały czas w tym kierunku działamy i to nie jest tylko problem Polski, ale to jest w ogóle problem światowy, aby stworzyć odpowiednią opiekę nad tymi osobami, również w okresie dojrzałości płciowej. I to proszę Państwa, to jest ta strona internetowa, która jest też wynikiem programu DSD Life. Tu znajdziecie Państwo wiele różnych informacji odnośnie i różnicowania płci, i zaburzeń, i opieki medycznej. Są także streszczenia publikacji, które są wynikiem tego programu. Część informacji jest przetłumaczona na język polski, więc można to też polecać pacjentom, żeby się zapoznali z tymi informacjami. A to proszę Państwa już na zakończenie. To jest grupa badaczy, która uczestniczyła w tym badaniu. Pośrodku pani Birgit Keller, która była naszym koordynatorem, no niestety zmarła w 2019 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.